Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska i kolejny punkt naszego programu. Drodzy Państwo, gość w naszym studiu kolejny dzisiaj i kolejne komentarze ekonomiczne, bo dużo ważnych propozycji na deklaracji europejskiej, w deklaracji europejskiej Prawa i Sprawiedliwości znalazło się tych wartościowych, tych ideologicznych, ale także gospodarczych, i o tym mówić będziemy z Marcinem Roszkowskim, prezesem Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Na początek oddamy głos, żeby skomentować przemówienie Jarosława Kaczyńskiego z Jasionki koło Rzeszowa. Mówił także premier Mateusz Morawiecki konkretnie o tym, co my dajemy Unii Europejskiej. My Unii Europejskiej bardzo dużo dajemy. Nie tylko jesteśmy wdzięczni Unii Europejskiej za to, co dostajemy. Dzisiaj pokazujemy, jak zarządzać systemem podatkowym, jak proponować nowoczesność, skok w nowoczesność, połączony z obroną tradycji polskich rodzin i bogatym programem społecznym wsparcia polskiego społeczeństwa. No właśnie, dużo dajemy Unii Europejskiej, mówi premier Mateusz Morawiecki, ale także niewiele chyba otrzymujemy, bo w tej deklaracji europejskiej Prawa i Sprawiedliwości znalazły się takie postulaty jak budżet unijny dobry dla Polski, wynegocjujemy korzystny dla Polski nowy budżet Unii Europejskiej, europejski wspólny wolny rynek, będziemy bronić równego traktowania polskich firm na europejskim rynku, ale także Europa niezależna energetycznie, dołożymy wszelkich starań, by zapewnić Polsce i Europie bezpieczeństwo energetycznie. Ważny jeszcze jeden punkt. Ta sama jakość produktów w całej Europie. Będziemy walczyć o to, aby konsumenci w całej Europie byli równo traktowani, mieli dostęp do produktów, towarów tej samej jakości. To są te postulaty, które tak naprawdę znamy, mówimy, komentujemy je bardzo często, także z panem prezesem, no ale znajdują się w takim programie wyborczym do Parlamentu Europejskiego, prawda? No właśnie, bo rozumiem, że tak trochę żartobliwie zacznijmy. Mamy Europę dwóch prędkości, bo no, produkty takie jak na przykład proszki z jakichś dziwnych względów. Chemia z Niemiec słynna. Chemia z Niemiec. Są miejsca, gdzie ta sama chemia od tych samych producentów w nieoczywisty sposób jest lepsza. Więc to jest rzeczywiście jakaś taka anomalia. Na Polskę, na Słowację, do Czech trafiają produkty gorszej jakości od tych samych firm. No właśnie, to jest taki trochę może sztandarowy przykład, nieoczywisty, ale pokazujący, jak niektóre elementy polityk unijnych nierównomiernie traktują poszczególne kraje członkowskie. Tam się znalazł postulat także wolności gospodarczej, no bo jest też tak, że ten impuls do tego, żeby jakby uspołeczniać, nazwijmy to, i kontrolnie, centralnie kontrolować gospodarkę, ten kierunek w Unii Europejskiej jest dosyć mocno widoczny ostatnio. Więc tam jest taki zbiór różnych elementów, które w ogólnym charakterze są słuszne, ciężko się z nimi nie zgodzić. Natomiast są też takie, które na przykład bardzo mocno politycy polscy podkreślają, już podkreślali, czyli na przykład kwestie bezpieczeństwa energetycznego. Szczególnie w takich kwestiach, w których mamy bardzo duże bariery wejścia, czyli trzeba wybudować infrastrukturę, na przykład gaz naturalny. Europa się uzależnia z każdym kolejnym rokiem od gazu z Federacji Rosyjskiej. Na stronie Europa, Gazpromu... No właśnie, czy Europa nie widzi w tym zagrożenia? No przecież mamy przez cały czas wypowiedzi Angeli Merkel mówiące o tym, że jest to dywersyfikacja. Premier Mateusz Morawiecki prostował potem te wypowiedzi. No ale przez cały czas jakby przeważały te biznesowe aspekty tej inwestycji nad tymi, że Europa gdzieś tam obawia się uzależnienia od Rosji. Chyba się właśnie nie obawia. No, strategiczne pytanie jest takie, gdzie śpi 300-kilogramowy niedźwiedź, gdzie chce. Więc jak Rosja z Niemcami chcą coś zrobić, to po prostu... I z kim graniczy Rosja, z kim chce, jest też dokładnie, więc ten element jest niestety istotny. Jak piszecie sobie Państwo Gazprom i import, to na stronie Gazpromu można zobaczyć, jak dużo importu rosyjskiego gazu znajduje swoje miejsce w Europie, to jest już ponad 200 miliardów metrów sześciennych. Po wybudowaniu kolejnej nitki Nord Stream 2 będzie kolejny impuls do tego, żeby gaz był tym elementem istotnym. No to z jakichś względów Niemcy tego nie widzą jako problem i traktują to jako problem gospodarczy. W ogóle kwestie bezpieczeństwa w Unii Europejskiej Polska inaczej traktuje niż cała reszta.
Zwróćmy uwagę, jak będziemy rozmawiać, nie wiem, z Słowakami czy Czechami. Instytucje unijne niż Unia Europejska, bo Unia Europejska to także my ją tworzymy. Kraje Europy na przykład analizują połączenia swoje transgraniczne, jeżeli chodzi o wymianę, już zostajemy przy tym gazie, pokazują, że jeżeli mamy połączenia z ilomaś tam krajami, to znaczy, że jesteśmy bardziej bezpieczni, tylko fizycznie, nawet jak stosując taką metodę oceniania bezpieczeństwa, każdy z tych krajów teoretycznie jest bezpieczniejszy, natomiast w sumie do Europy trafia więcej rosyjskiego gazu, więc w żaden sposób to nie działa na całą wspólnotę, więc jeżeli dojdzie do kryzysu, no to wszyscy będziemy mieli problem. Czy polskim politykom można odmówić tego, że walczą o zablokowanie Nord Stream 2? Bo przecież no, te apele są bardzo często w Berlinie, choćby kiedy tylko jest premier Mateusz Morawiecki, zaznacza, że trzeba oddać, że warto walczyć, ale czy ta walka jest do wygrania w ogóle dla jednego z państw, dla Polski? Tutaj jest rzeczywiście trudność, bo te koalicje, które są zawierane, rzeczywiście są jeszcze niewielkie. Więc jeżeli chodzi o Nord Stream 2, ja tu nie jestem akurat optymistą. Zobaczymy, jak będzie z Nord Stream 3 i 4. Ważne, żebyśmy mieli rzeczywiście świadomość tego, jak te projekty wpływają na gospodarkę. Niestety nasi partnerzy tego nie rozumieją, a to jest trochę wina tego, że no niestety polityka międzynarodowa powinna być polityką transakcyjną. Czy powinniśmy po prostu w ramach szerszych negocjacji wymienić się usługami. Nam zależy na tym, żeby ten projekt nie powstał. No, zależy też na tym Amerykanom. Wydaje mi się, że niestety jest trochę późno. Pytanie, jak w innych kwestiach energetycznych będziemy tutaj potrafili współpracować, no to jest kwestia pewnego procesu, to jest kwestia organizacji lobbyingowych, które są w Stanach, które są w Brukseli i w Strasburgu. One niestety są bardzo słabe, jeżeli chodzi o polskie struktury. Wspólny wolny rynek i równe traktowanie polskich firm na europejskim rynku to także jeden z postulatów zawartych w tej deklaracji. Ważny o tyle, o ile polskie firmy mają poważny problem, jeśli chodzi o efekt skali, jeśli chodzi o walkę z tymi konkurowanie z tymi zachodnimi gigantami. Znany przykład w Polsce firma Fakro Okna Dachowe, która przegrała spór rozstrzygany przez Komisję Europejską, spór z duńską firmą. No właśnie, tutaj jest też tak, na przykład z jakich względów pani kanclerz Merkel nie jeździ Peugeotami? Czyli kraje potrafią zadbać o ten patriotyzm gospodarczy. No albo przynajmniej, żeby jakaś taka oczywistość nie była przepraszam, nie była naruszana. Na którymś z wystąpień pan premier się chwalił, że rozmawiał ze swoim odpowiednikiem, jak jeszcze wtedy był wicepremierem w którymś z landów, gdzie był jakoś skonstruowany niekorzystnie dla Polski przetarg na traktory. No i teraz zastanówmy się, czy jakby podniesienie rangi relacji gospodarczych, tak żeby premier czy wicepremier wtedy musiał realizować, musiał dawać impuls do tego, żeby gdzieś tam jakiś przetarg został fair przeprowadzony. Rzeczywiście mamy z tym problemy, tak? Znaczy nasze miejsce w tym łańcuchu wartości budowanych w Europie jest cały czas dosyć nisko i niestety to trzeba odwalczyć i przewalczyć. A jak walczyć o ten budżet unijny dobry dla Polski? Czy jest szansa na wynegocjowanie korzystnego dla Polski nowego budżetu Unii Europejskiej? To ten postulat. Natomiast no, wiemy, że Unia Europejska chciała powiązać ten element praworządności z przyznawaniem unijnych pieniędzy. No i zarzucała jednocześnie Polsce bardzo poważne złamanie tych zasad praworządności. Pytanie, znaczy pieniędzy będzie na pewno mniej, bo prędzej czy później Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, ten proces został rozpoczęty. Pytanie teraz, jak te środki zostaną rozdystrybuowane. Są dosyć duzi beneficjenci, tacy jak na przykład Francja, którzy są beneficjentami polityki rolnej, więc pewne elementy raczej nie będą zmieniane. Natomiast wszystkie te kwestie infrastrukturalne, które do tej pory bardzo mocno pomagały rozwijać się Polsce, myślę, że mogą być inaczej traktowane. Myślę, że pewien ten znowu łańcuch wartości będzie uwzględniany i no niestety jest tak, że już tej infrastruktury, jesteśmy w pewnym sensie nasyceni infrastrukturą, teraz ważne, żeby były środki na innowacyjne i nowe technologie. Pytanie, czy jesteśmy w stanie po prostu je, brutalnie mówiąc, brać.
No właśnie, też kwestia w tym, że przez lata tych pieniędzy rzeczywiście dostawaliśmy więcej, prawda? Ale pytanie też o to, jak je wydawaliśmy i czy same pieniądze to wszystko, czy też sposób wydawania tych pieniędzy był odpowiedni i będzie odpowiedni. Dość powiedzieć, że były te znane przykłady absurdalne, jak budowa zimnych term, które było trzeba podgrzewać, to w województwie warmińsko-mazurskim, marszałek Jacek Protas z Platformy Obywatelskiej, ale także inne akwaparki. No, już chyba mamy wszędzie akwaparki, właśnie, gdzie trzeba. To wszystko, na co poszły te ogromne pieniądze z Unii Europejskiej. No właśnie, pytanie, co tworzy trwały rozwój? Co w trwały sposób pomaga polskiemu PKB? Na pewno kwestie infrastrukturalne są tym elementem. Będą ważne środki. Polacy na pewno rzeczywiście oburzeni byli, że budujemy drogi, budujemy akwaparki, nie mamy pieniędzy w portfelach. No i dziś wychodzi Prawo i Sprawiedliwość, mówiąc, chcemy, aby wasze portfele były grubsze. Znaczy, to jest też tak, że no, oderwijmy może tą bieżączkę, tak? Bo to, że te drogi zostały wybudowane w takiej ilości, a nie innej, to też nie jest jakby zasługa tego, czy nawet poprzedniego rządu, bo to jest pewien proces, który się rozpoczął. No tak. Więc rozumiem, teraz jest kwestia dostosowania tych potrzeb do sytuacji. Rozumiem, że wszystkie połączenia wschód-zachód są już wybudowane, prawie wszystkie północ-południe. Teraz kwestia rozwoju Polski. To ujawiam, bo jeżdżę na północ. No właśnie, teraz kwestia, pan prezes też. Kwestia Polski, też nazwijmy to powiatowej, tak żeby Polska się rozwijała równomiernie, więc teraz rozumiem, jest jakby mądrość etapu polega na tym, że kolejne elementy są dobierane. Pytanie, czy jakby ten apetyt na rozdawanie, na umieszczanie tych zadań w budżecie unijnym jest taki sam w Polsce jak w Unii, bo państwa, które decydują, bardzo często widać po różnych zapędach, starają się też jakby znaleźć takie projekty, które pomagają im, ich gospodarkom, mimo tego, że te pieniądze trafiają do Polski normalnie na początku. Tak, ale miało tak być i to była ta polityka spójności, zresztą ona także znajduje się w deklaracji europejskiej. Zrównoważony rozwój, podstawa silnej Unii Europejskiej, chcemy silnej polityki spójności jako podstawy szybkiego, solidarnego rozwoju Unii Europejskiej. To jest ta polityka, która właśnie zakładała wyrównywanie szans, prawda? Zakładała, że damy wam te pieniądze na rozwój, damy biedniejszym nawet nie tyle krajom, co regionom, województwom pieniądze i tutaj ta cała ściana wschodnia była obdarowana rzeczywiście silnym zastrzykiem gotówki z Unii Europejskiej właśnie po to, by zasypać te różnice. No a z drugiej strony widzimy, że Unia Europejska mówi, musimy stworzyć Europę dwóch prędkości. Czy to jest odejście od tej polityki spójności? To musi, ten musi, więc może zostawmy to na tym etapie. Straszenie Europą dwóch prędkości, czy krajów, które nie zostały członkami strefy euro, no jest nie fair, bo to jakby w ramach traktatów jest jakby wszystko opisane, więc dla doraźnych kwestii politycznych nie warto tego, że tak powiem, poważnie analizować. Natomiast nam będzie zależało na dużych kawałkach w tym budżecie. Już są wstępne przymiarki i rozpisany jest program dla Śląska, ale cała transformacja energetyczna też będzie opisana w projektach unijnych następnej perspektywy. I to są istotne kwestie, tak żebyśmy też mogli na przykład tutaj w przestrzeni gospodarki nisko- i zeroemisyjnej rozwijać technologię i transformować polską energetykę i gospodarkę, transport. Więc tu są elementy, które nie są bez znaczenia dla tego, jak funkcjonujemy. Szczególnie, że część tych pieniędzy to są pieniądze, które idą z polskiego budżetu. Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Analizę, komentarz do deklaracji europejskiej Prawa i Sprawiedliwości, do tych gospodarczych jej elementów. Dziękuję państwu za wysłuchanie tejże rozmowy. Za chwilę kolejny punkt naszego programu i w naszym studiu już politycy. Spór, no właśnie, czy zgoda w kwestii Warszawy. Będziemy pytać o to Marcina Święcickiego, Koalicja Obywatelska, i Jacka Ozdobę, radnego miasta stołecznego Warszawy z ramienia Porozumienia. Zapraszam.